AdSense to program partnerski giganta internetu, jakim jest firma Google, który ma za zadanie łączyć posiadaczy stron internetowych z osobami, które są zainteresowane reklamą w internecie. Jak możemy zarabiać pieniądze dzięki temu narzędziu? Co jest potrzebne do rozpoczęcia swojej przygody na tej platformie i ile możemy zarobić pieniędzy? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym materiale. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Google jako największa wyszukiwarka w sieci jest liderem na wielu płaszczyznach. Wyniki wyszukiwań, jakie przedstawia ona internautom z całego świata, decydują o wielu kluczowych aspektach. Strony, które zajmują pierwsze wyniki w wyszukiwarce, mogą liczyć na spory ruch, który oczywiście przekłada się na pieniądze. Nic więc dziwnego, że Google uruchomił program partnerski, który ma na celu udostępnienie możliwości zajęcia pierwszego miejsca w wynikach wyszukiwania każdemu, kto jest skory za to miejsce zapłacić. I tak miliony przedsiębiorców na całym świecie płaci miliardy dolarów za możliwość pokazania swojej strony w internecie szerokiemu spektrum potencjalnych klientów. Oczywiście to nie wszystko. Google AdSense oferuje możliwość współpracy każdemu, kto posiada własną stronę internetową. Program partnerski AdSense umożliwia zamieszczanie reklam wizualnych i kontekstowych na każdej stronie, która spełni warunki programu i do niego dołączy. Kiedy zapiszemy się już do programu, za każdym razem, kiedy ktoś na naszej stronie kliknie w reklamę, my zarobimy pieniądze. Jest więc to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają spory ruch na własnych platformach. Oczywiście rodzaje stron internetowych, jakie mogą być dołączone do programu partnerskiego, nie ograniczają się jedynie do blogów. Zarówno fora internetowe, jak również strony z określonymi aplikacjami mogą zostać objęte tym programem i w ten sposób zarabiać całkiem ciekawe pieniądze, nawet w pasywny sposób. Za 1000 wyświetleń reklamy na naszej stronie zarabiamy od 5 do nawet 40 zł w zależności od rodzaju reklam, jakie są wyświetlane. Wystarczy więc, że uda nam się rozkręcić jakiś blog, stronę z forum lub programem, z którego korzystają użytkownicy internetu, implementując przy tym reklamy na naszą platformę, a będziemy mogli czerpać zyski z reklam wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Oczywiście to nie koniec możliwości programu partnerskiego AdSense. Jak dobrze wiecie, firma Google, oprócz posiadania największej wyszukiwarki w sieci, jest również właścicielem największego serwisu z wideo, który jest drugą największą platformą w internecie. Tak, moi drodzy, dokładnie, nie mylicie się, chodzi o YouTube'a. Tutaj, tak samo jak w przypadku stron internetowych, zarówno reklamodawcy mogą zlecić publikację swoich treści przed, po lub w trakcie wyświetlania filmu, którego twórca dołączył do programu partnerskiego AdSense. Oczywiście po drugiej stronie są YouTuberzy, którzy zgadzając się na tego typu rzecz, otrzymują pieniądze za każdą reklamę, jaka wyświetli się podczas oglądania przez widzów ich materiałów. YouTuberzy w Polsce, pomimo że nie należą do najlepiej opłacanych na świecie i zarabiają nawet 5 razy mniej za tyle samo wyświetleń co ich amerykańscy koledzy, wcale nie mają co narzekać. Za każde 1000 wyświetleń materiału otrzymują oni od 10 do nawet 20 zł. Oczywiście tutaj wszystko zależy od wielu czynników, takich jak chociażby tematyka kanału. Na kanale poświęconym sprawom ekonomicznym reklamy są lepiej płatne niż w przypadku kanału o bajkach dla dzieci, ale to jest już temat na całkiem inny odcinek. Tak czy siak, zarówno właściciele stron internetowych, jak również YouTuberzy zarabiają pieniądze dzięki programowi Google AdSense. To, co warto wspomnieć o tym programie, to fakt, że jest on niezwykle łatwy do implementacji na naszej stronie i wystarczy zainstalować odpowiednie wtyczki na WordPressie lub wkleić kod na naszą stronę, aby móc zacząć zarabiać pieniądze. Ponadto program partnerski daje nam możliwość zbudowania sobie pasywnego źródła dochodu, które bez większych nakładów pracy może przynieść nam kilkaset złotych miesięcznie. Oczywiście nic nie dzieje się samo i zarówno w przypadku YouTube'a, jak również w przypadku posiadania własnej strony internetowej musimy pracować, aby zarabiać pieniądze. A praca polega na dodawaniu cały czas nowego kontentu.
Przypomina to trochę pielęgnację ogródka. Musimy przygotować podłoże, zasadzić nasiona, podlewać je i plewić, aby po czasie zebrać obfity plon. Niemniej jednak cała ta praca jest warta zachodu, ponieważ jak sami widzicie, możecie zarobić całkiem fajne pieniądze, o ile przyciągniecie do swojego medium dostatecznie dużo osób. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to tutaj łatwiej jest odpalić swój kanał, ale po pierwsze, aby zacząć zarabiać, najpierw musicie posiadać 1000 subskrybentów i 4000 godzin obejrzanych materiałów w danym roku na swoim kanale. Po drugie, musicie umieć montować wideo. Jedno i drugie można osiągnąć, o ile macie w sobie dostateczne pokłady cierpliwości i zapału. Jeżeli chodzi natomiast o prowadzenie własnej strony internetowej, to tutaj musicie zainwestować już w domenę i hosting, dzięki któremu będziecie mogli stworzyć wasz serwis. Dodatkowo nie można zapomnieć o tym, że serwis trzeba zbudować od zera. Pół biedy, kiedy jeszcze potraficie zrobić to sami. Jeżeli jednak nie umiecie projektować stron, musicie zatrudnić kogoś do stworzenia waszego serwisu, a to już wydatek kilkuset złotych w zależności od tego, co chcecie zrobić. Na szczęście jest to jednak wydatek jednorazowy i po tym, jak zaczniecie generować pierwsze zyski, zostanie on z czasem odrobiony. Kolejną sprawą jest zrozumienie tego, jak działa wyszukiwarka Google. Zarówno na YouTubie, jak również i w tradycyjnym wyszukiwaniu określone czynniki wpływają na to, że dana strona czy też film jest wyżej od innych. To właśnie algorytm, który bierze wiele czynników pod uwagę, decyduje o tym, które wideo czy też strona ma zająć pierwsze wyniki wyszukiwania. Ogólnie temat algorytmu jest bardzo złożony. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat, to oczywiście zapraszam was do innych moich wideo, które ukazały się wam o tutaj u góry ekranu. No dobra. Pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy sobie jeszcze, to to, jak zarabia na tym wszystkim Google. Otóż, dzięki swojej uprzywilejowanej pozycji, gigant z USA zarabia na pośrednictwie. Dołączając do programu partnerskiego AdSense, zgadzamy się podzielić częścią naszego zysku z platformą Google. Oznacza to, że miliony twórców na świecie ciężko pracują, tworząc nowe materiały, które mają na celu przyciągnięcie widzów, a Google spija śmietankę, dostarczając jedynie osoby chętne do zapłacenia za reklamę. Jak więc widzicie, jest to system naczyń połączonych, w którym to w sumie chyba wszyscy są zadowoleni. Reklamodawcy płacą pieniądze i otrzymują czy to pierwsze miejsca w wyszukiwarce, czy to reklamę na stronach internetowych lub wideo. Wydawcy zarabiają za udostępnianie możliwości wyświetlania reklam na swoich mediach, a Google bierze swój kawałek tortu w zamian za stworzenie tego systemu. W przypadku reklamy banerowej jest to 32% dla Google i 68% dla wydawcy. Dla przykładu, kiedy reklamodawca płaci 1 zł za kliknięcie w baner, z takiego kliknięcia na nasze konto AdSense wpadnie 68 groszy, a 32 grosze powędruje do platformy Google. Oczywiście wielu z was mogłoby teraz powiedzieć, że okej, po co w to wszystko mieszać platformę Google? Czy nie lepiej samemu sprzedawać powierzchnię reklamową na swojej stronie? Oczywiście tego typu opcja jest jak najbardziej dopuszczalna. W takim przypadku cały zysk zostaje w kieszeni wydawcy. Nie zapominajmy jednak, że dołączając do programu partnerskiego AdSense, to Google bierze na siebie trudną część, jaką jest dostosowanie najbardziej zyskownych reklam do odbiorców. Pamiętajcie, że Google'owi zależy tak samo jak wam na maksymalizacji zysku i stara się jak może, aby wyciągnąć jak najwięcej z reklam. Dlatego też ciągle eksperymentuje i ulepsza swoją ofertę, na czym oczywiście korzystamy również i my. Pomyślcie więc o tym również od tej strony. W zamian za część naszych zysków Google zatrudnia sztab specjalistów od reklamy, który dwoi się i troi, aby dostosować reklamy do naszego kontentu w taki sposób, aby zarabiały jak najwięcej. Dlatego też, jeżeli tylko damy im wolną rękę, włączając reklamy automatyczne, możemy być pewni, że zarówno treść reklam, jak również ich częstotliwość będzie najbardziej optymalna z możliwych.
Jak więc widzicie, program partnerski Google AdSense jest ciekawym rozwiązaniem dla zarówno tych, którzy chcą sobie dorobić w sieci kilkaset złotych, jak również i tych, którzy pragną tworzyć w internecie spore biznesy o dużej dozie pasywności. Jeżeli zainteresowałem Was tematem własnego kanału na YouTubie, to oczywiście zapraszam Was do całej serii filmów poświęconej tej tematyce. Znajdziecie ją oczywiście na kanale. Jeżeli jednak wolicie stworzyć swój własny blog i zacząć dodawać na niego treści, to skontaktujcie się ze mną na adres sprytnypieniądz@gmail.com. Podpowiem Wam, w którą stronę pójść, jak również mogę stworzyć dla Was gotowy blog ze wszystkimi wtyczkami potrzebnymi do działania w programie partnerskim, jak również w pozycjonowaniu. Waszym zadaniem będzie jedynie zapełnienie strony treścią. Jeżeli więc chcecie stworzyć sobie dodatkowe źródło dochodów, zapraszam. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza z dobrym słowem, jak również do udostępnienia tego materiału swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.